Jestem już jakiś czas po wymianie pompy HP i trochę szerszej diagnostyce. Wszystko wskazuje na to, że paliwo ciekło po odczepieniu pompy. Do tego dołożyłem nowy MAF. Fabryczny zawyżał wskazanie około 0,5 g na sekundę na biegu jałowym. Nowa lambda szerokopasmowa wleciała przy okazji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo 159, rok produkcji 2011, silnik 1.7 turbo benzyna z bezpośrednim wtryskiem, 200 koni mechanicznych, przebieg ogólny 312 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżników tego odcinka będzie kilka. Po pierwsze, kontynuacja badań. Poprzednie etapy znajdziecie w odcinku numer 210. W skrócie, badaliśmy wtedy sporo próbek i otrzymaliśmy bardzo kiepskie wyniki. Drugi wyróżnik. Mateusz tym razem pobrał próbkę kontrolną zaraz po wlaniu do silnika. 0 km, wyłącznie 40 minut pracy na postoju. Plus trzeci wyróżnik. Podwójny zestaw próbek świeżych. Sprawdzimy powtarzalność pomiarów dla próbek olejów z dwóch różnych opakowań. Inicjatorem eksperymentu jest Mateusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymian oleju silnikowego. Mateusz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to również olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta za chwilę. I tutaj od razu mała adnotacja, to są dwie próbki oleju pobrane z dwóch różnych nowych baniek. Próbka numer 3 to olej po 40 minutach pracy w silniku. Tutaj Mateusz napisał tak. Zaraz po wymianie uruchomiłem silnik na kilkadziesiąt minut, żeby wszystko się wymieszało i pobrałem próbkę 0, tak żeby dało się porównać po jakimś przebiegu dokładnie do tego, co w silniku faktycznie było. Z koloru tej próbki 0 nie jestem zadowolony, a nie było żadnych dodatków. Próbka numer 4, olej po przebiegu 2735 km. Do silnika zalany został tym razem olej Mobil 1 ESP-X4 w klasie lepkościowej 0W40. Klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. W tym etapie brak dodatków do oleju, czyli istotne zmiany w tym obszarze. Wcześniej był Ravenol oraz dodatek do oleju, teraz Mobil oraz brak dodatku. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 0 km dla pierwszej próbki, wyłącznie 40 minut pracy na postoju oraz 2735 km dla drugiej próbki. 20% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 1 miesiąc. Po ostatnich pomiarach Mateusz zdecydował się na płukanie silnika. Miało to miejsce przed poprzednią wymianą oleju. Płukanka została wlana do oleju przepracowanego, następnie wymiana oleju i filtra, przejechanie 3000 km i wymiana oleju i filtra na docelowy Mobil 1 ESP-X4 0W40. W ramach dodatkowych informacji Mateusz napisał tak. Jestem już jakiś czas po wymianie pompy HP i trochę szerszej diagnostyce. Wszystko wskazuje na to, że paliwo ciekło po odczepieniu pompy. Wszystko suchutkie, zero oleju w mechanizmie napędzającym. Podejrzewam, że wypłukany benzyną. Do tego dołożyłem nowy MAF. Fabryczny zawyżał wskazanie około 0,5 g na sekundę na biegu jałowym. Nowa lambda szerokopasmowa wleciała przy okazji. Do kompletu czyszczenie, regeneracja przepustnicy, luzy zębatek przy bardzo małych wychyleniach i nowe świece. Lambda i przepustnica raczej bez wpływu na sytuację z paliwem w oleju, ale różnica, jaka u to działa, jest wyraźnie zauważalna. Dolana płukanka przed wymianą oleju i filtra, później przelane 4,6 litra świeżego oleju innego producenta na nowym filtrze. Popracował godzinę, następnie wymieniłem filtr i olej na kolejny, niedocelowy i przejechałem na nim około 3000 km. Teraz wlany jest już docelowy olej i nowy filtr. Dalej Mateusz dodaje, następne próbki to kiedy olej wymienię, zależy od tego, czy dalej jest źle. Jeśli sytuacja z lepkością będzie dalej występować, to już nic i tak z tym nie będę robić. Wtedy zmienię olej na połowę tańszy oraz skrócę interwału o połowę do około 5-6 tysięcy km.
czyli próbka z końca interwału będzie w styczniu około 6000 km przebiegu lub w kwietniu około 10000 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw próbki oleju świeżego, a następnie dwie próbki oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 1 jest następująca: 73,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 203. Płynnie przechodzimy do próbki numer 2, jest to również olej świeży, tylko z innego pojemnika. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 2 jest następująca: 72,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,3 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 205. I teraz wnioski. Po pierwsze, bardzo wysoka zgodność wyniku. Warto dodać, że w przypadku lepkości w 100 stopniach różnica pojawia się dopiero na drugim miejscu po przecinku. W drugiej kolejności porównujemy wynik z deklaracją producenta. Zgodność na poziomie 2-3% nie budzi większego niepokoju. Sytuacja jest akceptowalna. Przechodzimy dalej. Pomiar próbki oleju przepracowanego, tak zwana próbka zerowa. Zaraz po zalaniu do silnika zapraszam. Lepkość dla oleju po 40 minutach pracy w silniku jest następująca: 70,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,9 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 205. Płynnie przechodzimy do pomiaru próbki z przebiegiem 2735 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju po niespełna 3000 km jest następująca: 54,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 218. I teraz kilka wniosków. Próbka zerowa cechuje się około 3% spadkiem lepkości, czyli na starcie sytuacja jest względnie pod kontrolą. Natomiast po blisko 3000 km mamy powtórkę z poprzednich etapów, zjazd lepkości na poziomie 25% w niższej temperaturze oraz minus 17% w 100 stopniach Celsjusza. Wniosek niestety nie jest pomyślny dla Mateusza. Mimo dość szerokiego serwisu samochodu, wciąż degradacja oleju z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych jest nierozwiązana. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu.
Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Próbka zerowa bez zastrzeżeń, minimalnej ilości zanieczyszczeń, co sugeruje, że silnik jest czysty i na starcie olej nie jest mieszany z pozostałością po poprzednich wymianach. Próbka po przebiegu 2700 km już nie wygląda tak dobrze. Sporo zanieczyszczeń, ogólna jakość oleju, poziom mocno przeciętny. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Na początku widma dla próbek oleju świeżego, tutaj mamy pełną zgodność. Idealne pokrycie na całej długości widma, olej mimo że z dwóch różnych opakowań to dokładnie taki sam. Dalej oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Zabieg zarówno dla jednej jak i drugiej próbki. Jakie wnioski? Próbka zerowa cechuje się minimalnymi zmianami dla większości zakresu, natomiast w dwóch miejscach pojawiają się bardzo mocne sygnały jak na zerowy przebieg. 1747 sygnał ujemny, mogący świadczyć o degradacji modyfikatorów lepkości, zupełnie jakby w tym silniku miały miejsce jakieś niekorzystne warunki powodujące destrukcję tego parametru. Drugi punkt to 1260, miejsce gdzie pojawiają się różnego rodzaju zanieczyszczenia. Jak na zerowy przebieg, to ten pik również jest zaskakujący. Próbka po przebiegu 2750 km ma ogólnie większość parametrów bez zastrzeżeń. Poza wspomnianym wcześniej miejscem 1747 pojawia się sygnał prawie dwa razy mocniejszy w stosunku do próbki zerowej. Podsumowując, determinacja Mateusza w celu namierzenia usterki jest godna podziwu. Niestety w tym etapie nie udało się otrzymać pozytywnych wniosków. Test lepkościowy wynik niekorzystny, test bibułowy wynik przeciętny, test spektralny wynik akceptowalny poza kilkoma miejscami. Poddaję wyniki pod dyskusję, dajcie proszę znać co waszym zdaniem wpływa na taką zmianę lepkości. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!